Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Wrocławia. Dzisiaj moimi gośćmi w studiu są pani Mirosława Stachowiak-Różecka, przepraszam, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz pan Jerzy Michalak, radny Klubu Radnych Rafała Dudkiewicza. Witam serdecznie. Temat to oczywiście kolejna odsłona konfliktu pomiędzy Rafałem Dudkiewiczem a jego byłym już pracownikiem, bliskim pracownikiem, wiceprezydentem, byłym wiceprezydentem Michałem Janickim. Szanowni Państwo, padają wzajemne, mocne argumenty po obu stronach. Jeden drugiemu zarzuca kłamstwo. Pojawia się propozycja badania wariografem. Michał Janicki składa taką propozycję Rafałowi Dudkiewiczowi. Czy to tragiczne, smutne, przerażające? Czy ta historia zaczyna być już lekko groteskowa? Czy ja uważam, że ona od początku jest lekko groteskowa, tak? To, bo właściwie nie wiemy, o czym rozmawiamy. Afera ma już swoje miano w mediach, afera stadionowa. Dokładnie nie wiemy, o co chodzi. Mamy słowo przeciwko słowu. No, wygląda na to, że chyba dopiero rzeczywiście po rozprawach sądowych dowiemy się, w czym rzecz. Natomiast mnie martwi coś innego, że faktycznie ten, jakby się wydawało z pozoru, PR-owski balon pękł, ale tymczasem też jest skuteczny i się jednak powiódł, bo ja upatruję jednak większego kłopotu w aferze z budową, z ukończeniem budowy Forum Muzyki. Tam są naprawdę ogromne pieniądze, które możemy stracić i pozostanie nam w centrum miasta nieskończona budowa i naprawdę duży kłopot. I tak jak póki co, jeśli można się polityki dopatrywać w przypadku stadionu, to być może między Dudkiewiczem a Platformą, ale tak naprawdę to na razie widać tylko emocje i nic więcej. Natomiast w przypadku ukończenia budowy Forum Muzyki na pewno z polityką będziemy mieć do czynienia, no bo nie chce mi się wierzyć, żeby Platforma nie skorzystała z okazji na dwa lata przed wyborami i rzeczywiście nie próbowała osłabiać prezydenta. No mam nadzieję, że nie na taką skalę, żeby na, tak jak w radiu słyszałam, pan prezydent Zdrojewski obiecał rzeczywiście wszelką pomoc w załatwieniu tej sprawy i że w końcu to forum będzie, ale mam wrażenie, że to jest naprawdę większy problem. Panie radny, pana komentarz do tego, co się wydarzyło od 2 października do dziś? O trzech rzeczach trzeba powiedzieć. Po pierwsze, nie możemy mówić o żadnym konflikcie, tylko jest sytuacja, w której szef zwalnia swojego pracownika. Michał Janicki, jak każdy inny wiceprezydent, nie jest wybierany przez Wrocławian, tylko jest powoływany, jest mianowany przez prezydenta. W każdej chwili prezydent może go odwołać, swoiste wotum nieufności do niego stosując. I tak się stało w wypadku Michała Janickiego. Kwestia wariografu. No, sam Michał Janicki chyba wczoraj powiedział, że byłaby to swoista palikotyzacja przestrzeni publicznej, rozmowy, debaty publicznej, jeśli Michał Janicki, jeżeli, którego cenię, którego lubię, kolega można powiedzieć, chce stosować takie metody, to bardzo przykro. Michale, nie idź tą drogą. Ktoś złe rzeczy ci sufluje. A trzecia rzecz, chciałem się odnieść do tego, co powiedziała moja koleżanka. Też trzeba jasno wrocławianom powiedzieć tę rzecz, iż nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że owe 140 milionów euro dotacji unijnej zostanie nam w jakiś sposób zabrane, czy je stracimy. Nie, no jedynym przykrą konsekwencją nieodpowiedzialnego działania wykonawcy będzie przesunięcie w czasie otwarcia samego Forum Muzykum. Natomiast co do samych środków, ja byłbym spokojny. Dobrze, bo powiedzieliście Państwo, pozwolę się odwołać do słów pani radnej. Nie wiadomo, o co chodzi. Jest takie proste polska mądrość, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tu w tym przypadku chodzi mniej więcej o 21, a co najmniej 14 milionów złotych, które nie zostały jeszcze rozliczone za organizowanie między innymi koncertu Queen i organizacji imprezy Polish Masters. I w przypadku drugiego argumentu, który się pojawił ze strony pana radnego, chyba nie chodzi o odwołanie, a o powody. No właśnie, szanowni państwo, co jest prawdziwym powodem odwołania byłego wiceprezydenta z zajmowanego stanowiska? Powiem tak, no w tym sensie mówiłam, że nie wiadomo, o co chodzi, że my naprawdę mamy tylko podstawę do wydawania opinii na podstawie doniesień medialnych, a tego absolutnie bym nie chciała robić, tak? Mieszkańcy mają prawo do tego, żeby i mogą tego i powinni oczekiwać od prezydenta, żeby jak najszybciej dowiedzieć się rzeczywiście, jaki jest rzeczywisty problem, o co chodzi dokładnie. Jakby też nawet drugoplanowe moim zdaniem jest, kto jest winny faktycznie, bo jakby na to nie spojrzeć,
mieszkańcy panu prezydentowi Dutkiewiczowi powierzyli w ostatnich wyborach rządzenie tym miastem, zarządzanie budżetem, podpisywanie umów czy z wykonawcami, czy budowanie właśnie stadionu za miliard i tak dalej, i tak dalej. I jakby na to nie spojrzeć, niezależnie czy jakąś winę i jaką ponosi pan Janicki czy nie, to i tak w pełni za wszystko odpowiada pan prezydent i takie są fakty. Natomiast ja bym chciała, żeby w tej sprawie nacisk i przy okazji, że to mleko się już wylało, kłaść nacisk, skoro już o stadionie, na co innego, mianowicie i tak pozostajemy przed pytaniem niezwykle ważnym, jak nie najważniejszym, co dalej ze stadionem, prawda? Mamy już jakąś tam, jakąś część działania za sobą, pojawiły się na tym tle problemy, no ale niezależnie jak znaczy, one będą rozwiązywane, nie jest ukończony, wiemy, trzeba dokładnie, go dokończyć. Po pierwsze trzeba go dokończyć, a po drugie trzeba wiedzieć, co z nim dalej. Czy jesteśmy w stanie rzeczywiście o własnych siłach wykreować taką przestrzeń i takie pomysły na stadionie, na które rzeczywiście będzie chciała publiczność przychodzić i z czego będą chcieli wrocławianie korzystać. Trzeba po prostu usiąść i przy tej okazji, skoro już o tym mowa, po prostu poważnie zaplanować przyszłość stadionową. Ja osobiście upatruję się w przyszłości stadionu w Śląsku, to znaczy tych dwóch podmiotów nie można traktować oddzielnie, ale tu znowu przychodzi kolejny problem, mianowicie niezakończona sprawa, niezakończona sprawa galerii, dziura przy stadionie. No wszyscy wiemy, że to miały być organizmy kompatybilne. Jeżeli czegoś brakuje, no to znaczy, że możemy się spodziewać, że tych problemów ciągle będziemy mieć do rozwiązania więcej. Panie radny, jakie były pana zdaniem z tych doniesień medialnych, a może jako klub radnych Rafała Dutkiewicza wie pan coś więcej dotyczące odwołania byłego już wiceprezydenta? Te powody w sposób jasny wyartykułował pan prezydent Rafał Dutkiewicz. Wskazał już jego zastępca, odpowiedzialny za sprawy okołostadionowe, mówię bardzo ogólnie, a więc za samą budowę stadionu, za organizowanie imprez na tym stadionie. Wykazał się daleko idącą dezynwolturą, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków publicznych. Nie dopatrzył, nie dopilnował czegoś. Nie doszukuje się tutaj jakiejś winy kryminalnej pana Michała Janickiego. Na pewno nie, ale było pewne zaniedbanie z jego strony, co było oczywistym powodem do dymisji. I tak tę rzecz trzeba przedstawić. Nie ma żadnych innych powodów. Pan prezydent Rafał Dutkiewicz zdymisjonował swojego współpracownika, to z tej racji, że ten nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków. A jakie były te obowiązki? Ponieważ pan Michał Janicki w 2011 roku, obejmując urząd wiceprezydenta, już właściwie jesienią 2011 roku z doniesień prasowych wynika, że został odsunięty. Później w kwietniu 2012 roku został odsunięty znowu od kwestii związanych z pracami na stadionie. Twierdzi, że nie podpisywał żadnych umów z firmami, które organizowały strefę kibica, a podpisy widnieją rzekomo na tych umowach wiceprezydenta Bluja i skarbnika miejskiego. Zatem? To może ja uściślę pewne fakty i przedstawię trochę. Za co tak naprawdę państwa zdaniem odpowiadał Michał Janicki, jeśli został co najmniej dwa razy odsunięty od kwestii związanych ze stadionem? Odpowiem pani redaktor i trochę telewidzom, opowiem trochę o kuchni, jak wygląda funkcjonowanie prezydenta i jego gabinetu. Pan prezydent wyznacza kierunki, ma jednak od swoich zastępców od tego, aby te plany wprowadzali w życie z dużą dozą samodzielności. Mm-hmm. To trzeba jasno powiedzieć. Każdy radny, to należy do ABC radnego, wie, który prezydent za co odpowiada. Jeżeli sprawy bezpieczeństwa, no to idziemy, rozmawiamy z panem prezydentem Adamskim. To jest jasne, panie radny, ale jasne, Michał Janicki jesienią 2011 zostaje odsunięty od spraw i wskazanie pana wiceprezydenta Bluja i w kwietniu 2012 roku ustami rzecznika prasowego także zostaje odsunięty od kwestii stadionowych. Więc ja tylko pytam o tę jednoosobową odpowiedzialność, o której mówiła pani radna. Bardzo proszę, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś inny, jak nie Michał Janicki, był odpowiedzialny za sprawę stadionu. Ja przypominam sobie dwie sesje z tego roku, z marca i kwietnia. Mirko, też uczestniczyłaś w tych sesjach. Jedna była zwołana na specjalną prośbę kolegów, koleżanek z Platformy Obywatelskiej, w których to nikt inny, jak właśnie Michał Janicki, ze szczegółami, takimi najdrobniejszymi szczegółami, opowiadał o budowie stadionu, co zostało zrobione, co jest jeszcze do zrobienia, jakie są plany. To chyba była 3- czy 4-godzinna prezentacja. Także czyli nie był odsunięty. No na pewno nie. No, widzieliśmy to na własne oczy. Widzieliśmy, że osobą odpowiedzialną za to, jednocześnie znającą się najbardziej na rzeczy, jest właśnie
prezydent Michał Janicki. Dla nas było to oczywiste. Ale jeśli mogę, to ja też pamiętam, nie wiem, czy to była ta sama sesja, czy jakieś inne, ale to było powtarzane przez pana prezydenta Dutkiewicza wielokrotnie, kiedy już na starcie całej inwestycji, kiedy pytano o finanse stadionu, o opóźnienia, o zmiany wykonawcy i tak dalej, pytaliśmy go, no właśnie, co z tym dalej, kto za to odpowiada, no to on wtedy mówił, żebyśmy mu nie przeszkadzali, ani się nie wtrącali. Mówię my, czyli radni opozycji, może wy mieliście inne zadania w tym czasie i usłyszeliśmy wtedy od pana prezydenta, że to jest absolutnie jego sprawa i on za wszystko odpowiada. Więc mało, że odpowiada, bo tak po prostu ustrój go umocował, to na dodatek on rzeczywiście w pełni najwyraźniej zdawał sobie z tego sprawę, że absolutnie jest za wszystko odpowiedzialny. No i mam nadzieję, że rzeczywiście mieszkańcy go za to będą rozliczać. No właśnie, w czym tkwi cały problem? Czy będzie polityczna cena, którą za wszystkie te wydarzenia, które dzieją się od 2 października, nie wiemy jeszcze, jaki będzie finał, przyjdzie komuś zapłacić, no pewnie prezydentowi Wrocławia. To znaczy ja myślę, że niestety, niezależnie, powtarzam, bo na podstawie doniesień medialnych nie jestem w stanie ocenić, kto mówi prawdę, ale niestety na pewno już po tych kilku dniach widać, że zapłacą za to mieszkańcy. Tak czy siak, niezależnie od tego, gdzie sprawa znajdzie finał i jaki on będzie, zapłacą za to mieszkańcy, tak? Dlatego, że ja sobie tak wyobrażam, że mieliśmy jednego wykonawcę stadionu, drugiego, teraz będziemy szukać trzeciego, to wszystko to są pieniądze, kolejne przetargi i czas. Mieliśmy jednego operatora stadionu, teraz mieliśmy drugiego operatora stadionu, trzeba będzie być może szukać trzeciego operatora stadionu. To oznacza, że przez kilka miesięcy na tym stadionie nic się nie będzie działo, a więc znowu z kolei odpływają pieniądze, więc tak naprawdę niewątpliwie w pierwszej kolejności i już płacą za to mieszkańcy, bo ten PR, nie wiem, czy służy bardziej panu Janickiemu, czy służy Dutkiewiczowi, nie wiadomo, kto tą rozgrywkę PR-owską póki co wygrywa, nie jestem w stanie tego ocenić, ale na pewno przegrywają Wrocław. Panie radny? W żaden sposób nie mogę zgodzić się z panią radną. Nie widzę związku pomiędzy enuncjacjami pana byłego prezydenta Michała Janickiego, a funkcjonowaniem stadionu, a ewentualnymi kosztami dodatkowymi, które mieliby zapłacić wrocławianie. Zupełnie nie ma związku jedno z drugim. No to podam przykład. Mamy Forum Muzyki, na które przetarg wygrał Mostostal. Zdaje się, obiecywał, że wybuduje Forum Muzyki za 300 tysięcy złotych. Przerywa budowę na jakimś tam etapie. Teraz musimy ogłosić kolejnego wykonawcę. Tajemnicą już Poliszynela jest, że wiadomo, że ten Forum Muzyki nie może kosztować 300, bo nie jest w stanie go żaden wykonawca za 300 wybudować, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że jednak wykonawca kolejny, który zostanie wyłoniony w przetargu, wybuduje to forum za nieco większe pieniądze. No i teraz jest pytanie, za jakie? Taka sama historia jest na stadionie. Skoro rezygnujemy i wypowiadamy umowę, będzie kolejny przetarg, wyłaniamy na wykończenie kolejnego wykonawcę, a więc jakby o pieniądzach mówimy od początku i od nowa, a więc no, cudów ale nie ma. Ale na to jakieś 25 milionów jest konieczne. Że jednak będzie to kosztowało więcej, ale mówiąc o stratach, ja miałam nawet na myśli nie tyle finansowe, co bardziej takie PR-owskie, tak? że to, na co czekaliśmy, na te wielkie zyski, właśnie między innymi też PR-owskie dla Wrocławia, że będziemy mieć piękne forum, cudowną muzykę, najwyższy poziom artystyczny oraz wielkie widowiska sportowe, się okaże, że niestety mimo, że mieszkańcy zrobili wszystko, a więc powierzyli i zaufali panu prezydentowi, zgodzili się na zadłużenie i na wydawanie pieniędzy, to się okaże, że przez te spory i czas, jaki na nie będzie musiał być poświęcony oraz pieniądze, to po prostu pewnych wydarzeń na arenie sportowej we Wrocławiu przez wiele miesięcy nie będziemy mogli oglądać, a to jest niestety wielka strata dla Wrocławia. Panie radny, jakie będą konsekwencje polityczne, PR-owskie dla Wrocławia, jasno polityczne dla samego prezydenta? Jasno muszę powiedzieć, nie ma żadnych sporów. Prezydent odwołuje swojego zastępcę i tyle. Pracodawca zwalnia swojego pracownika. Koniec. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią, Narodowe Forum Muzyki, które też należy się telewizjom pewne wyjaśnienie. Niestety ale króciutko, proszę. Bardzo proszę. Mamy bardzo dziurawe prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, i tak obawiam się było w tym przypadku, już na samym początku decydując się na wykonanie jakiegoś kontraktu, zakładają, że w pewnym momencie zejdą z budowy, ponieważ nie czyni im to żadnej straty, nie poniosą żadnych konsekwencji. Wybudują tylko tyle, ile im się rzeczywiście opłaca. Tak jak w tym wypadku same mury i te rzeczy podstawowe, za 100 milionów złotych wezmą za wykonane prace pieniądze i koniec. Co do reszty, która jest już nieopłacalna, niech martwi się ktoś inny. Teraz dopiero Sejm Polski we wrześniu zmienił te przepisy, ale niestety one nie obowiązują, nie dotyczą Narodowego Forum Muzyki. Dobrze, ja wrócę jeszcze do
kryzysu na szczytach władzy, nie wiem, może tak można to nazwać, i do tych wzajemnych argumentów, które padają po obu stronach, niestety na razie tylko w mediach. Myślicie państwo, że będzie jakiś finał tej całej sprawy pomiędzy byłym już wiceprezydentem a prezydentem miasta? Jeśli pan Michał Janicki, Michał, były wiceprezydent Wrocławia, jest pewny swoich racji, powinien dochodzić ich w sądzie. I tu zgodzę się z Mirką, że jego zachowanie w pewien sposób szkodzi Wrocławiowi. Pan powiedział, że jest jakieś suflowanie gdzieś za Michałem Janickim. Obawiam się, w sposób jasny się tego obawiam. Zresztą moja koleżanka też to powiedziała, prawda? No, ale to wtedy oznacza, że i ty, i ja wbrew pozorom jesteśmy ofiarami politycznych rozgrywek między prezydentem dużymi a platformą. Także tu bardzo, w równym stopniu jesteśmy wtedy ofiarami, co by mnie tym bardziej niepokoiło. Jaki będzie finał? Natomiast a propos finału, to ja, żeby z tej rozmowy i kontekstu i naszej wymiany zdań nie wynikało, że rzeczywiście źle życzę panu prezydentowi, to chcę powiedzieć na koniec właśnie dobrze mu życząc, że mam nadzieję, że po swoich dwóch kadencjach nie pozostawi pięknej fontanny i nieskończonych murów Centrum Miasta Forum Muzyki. Naprawdę z całego serca kibicuję i trzymam kciuki, że wraz z prezydentem Zdrojewskim będą wspierać te inwestycje do końca i że uda nam się te wszystkie sprawy załatwić pomyślnie. Myślicie państwo, że ta sprawa będzie wykorzystywana politycznie? Wszyscy mieszkańcy widzą, jak wiele rzeczy dobrych w ciągu tych 10 lat, dwóch kadencji pana prezydenta zostało zrobionych. Że ta sprawa jest wykorzystywana politycznie? Jasne, że tak. Prezydenta intencją jest ucięcie kwestii z odwołania swojego zastępcy i dalsza spokojna, normalna praca dla Wrocławia. I myślę, że to się dzieje i to funkcjonuje. Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, pan Jerzy Michalak, Klub Radnych Rafała Dudkiewicza. Dziękuję serdecznie państwu za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program już za tydzień. Do zobaczenia.